dobry, znowu Kiwi Autocentrum, Wąski z tej strony niezmiennie. Dzisiejszy odcinek pokierujemy tematem płukania układu chłodzenia. Płukania układu chłodzenia, czego u nas nie robi się z założenia, ale powinniśmy to robić. A pacjentem dzisiejszym Honda Civic 7, bardzo ładna. Benzynowy 1.4 z dokładkami sportu. Uczymy układ chłodzenia troszkę na prośbę klienta, ponieważ robi to profilaktycznie. Bardzo fajnie, że robi takie zasady, bo pamiętajmy, że płyny od układu chłodzenia swoją specyfikację i swoje wszystkie, że tak powiem, wartości trzymają około 6-7 lat. Czyli jeżeli nie wymieniacie rozrządu co 5 lat i przy okazji wymiany pompy wody nie wymieniacie tego płynu, to raz na te 6-7 lat powinniście taki płyn chłodniczy wymienić na nowy, ze względu na to, żeby nie zakamienić nagrzewnicy, nie zakamienić układu chłodzenia. Pamiętajmy, że płyn biega po całym układzie i ściąga rdze, więc to też cały ten syfek dostaje się później wszędzie. I dlatego fajnie jest wypłukać ten płyn raz na te, powiedzmy, 3-4 lata, 5 maksymalnie, żeby mieć spokój, żeby układ chłodzenia chodził nieskazitelnie czysto i żeby samochód był zadowolony z tego, czym jest chłodzony. Dobra, w sumie dzisiejszym płukaniem zajmie się Michael. Wcześniej był u nas serwisowany już na regulacji zaworów, był też na wymianie paska, jakimś typowym serwisie olejowym. Ogólnie no egzemplarz bardzo fajny, bardzo ładny i pamiętam swoje czasy. Gdzieś z rocznika 92, tak jak ja jestem, czyli ktoś przyjechał taką siódemą, to naprawdę był kimś. Dobra, samochodzik leci do góry. Michael będzie przyjemną robotę wykonywał dzisiaj. Procedurę płukania układu chłodzenia podzielimy na trzy etapy. W pierwszym spuścimy stary płyn do jakiegoś pojemniczka, który mam tutaj. No czystością on nie grzeszy, ale wystarczy w zupełności. Pierwszy etap, czyli tak jak widzicie, dodatek plus płyn chłodniczy. W pierwszym etapie płuczenie wstępne tego układu chłodzenia zajmuje pół godziny, ponieważ na tych specyfikach wymieszanych autko musi pół godziny chodzić, żeby to wszystko ładnie podchodziło tam, gdzie trzeba. Potem spuszczamy stary płyn z płukanką i płuczemy układ samą czystą, ciepłą wodą. Przez jakieś 5-10 minut autko chodzi jeszcze na wodzie, żeby tą resztę chemii mogło wypłukać z całego układu i na końcu już spuszczamy i zalewamy płyn docelowy razem z dodatkiem z liku moli uszczelniaczem, ponieważ to już jest prośba klienta. Dlatego zastosujemy się do tej prośby i zrobimy trzyetapowe czyszczenie kompletne układu chłodzenia. Tutaj jest około co? 4,5 do 5 litrów, także nam piątka wystarczy w zupełności. No, na razie zeszły bardzo mało, a tam na węży próbujesz naciskać, jest git? Czy nie pompuje? Płyn brzoskwiniowy w wersji pomarańcza, czy tam peach. Klient dostarczył dodatki. 5 litrów to za mało będzie. To jest do płukania. Na borygo to wypłuczemy. Pierwsza akcja, czyli zrobimy tak. Tutaj mamy zestaw od liku moli do płukania układu chłodzenia i to zastosujemy razem z borygo. Wstępna mieszanka na płukanie to pierwszy etap. Tylko nie kosztuj tego, bo przepłuczę ci jelita. Dobra, dawaj. No gęste to troszkę takie kisielowate ma proporcje. Dobra, resztę uzupełniamy borygo. Tak jak może zauważyliście, przy pierwszym etapie zeszło mało płynu, ale ze względu na to, że silnik jest zimny, jeszcze termostat nie jest otwarty, więc większość płynu chłodniczego starego jest w bloku. Ale tutaj dolewamy około 2 litrów do wyrównania tej całej prawie 5-litrowej pojemności. Już z płukanką, więc teraz płukanka przez około 30 minut będzie sobie pracować po całym silniku, no i czyścić cały ten syf, który tam zalega. Odpalam! Michael jeszcze uzupełnia do pełnego stanu, koreczek od chłodnicy zakręcony. Wracamy, widzimy się za 30 minut. Dobra, pół godziny minęło, pierwszy etap zakończony, wracamy na podnośnik, żeby spuścić
stary płyn razem z dodatkiem, który płucze układ. Etap drugi. Płukanie wodą. Ciśnieniowe wyciąganie całego płynu. Lepiej lekko pompką, tylko tam parę barów. Ręczne robótki. Będziesz miał takiego obica dowalonego, że Fame MMA 23 to... Ty, no zaraz do domu idź. Ten odcinek dobrze, że powstaje i klient dobrze, że przyjechał na płukanie układu chłodzenia, ponieważ to płukanie uwydatniło nam jedną usterkę w samochodzie, a mianowicie okazało się, że termostat jest trachnięty i cały czas jest otwarty. Samochód nie zagrzewa się, to na pewno. Wąż od termostatu jest gorący. To stary, to dla ciebie. Wiesz, szalać teraz wodę do układu chłodzenia. Nie, głodny pracowaty. Ale co, ty głodny jesteś? Kurwa, 13 godzin, a tak, poniedziałek, ja głodniej jestem. Dawaj, zalewamy wodę i jadę po obiad. A co teraz robisz? Drugi etap płukania układu chłodzenia, czyli płukanie resztek chemii wodą. Woda destylerowana. Teraz układzik przez 10 minut pochodzi na samej wodzie, wypłuczę całą resztę tego syfu, który tam jest, razem z tą chemią, którą zalaliśmy. I wtedy zalewamy już G12 na pełny układ. I gotowe. Pedro. Termostat wymieniony, komora silnika względnie wyczyszczona, żeby klient był też zadowolony z tego, co posiada. My też jesteśmy zadowoleni, Michael jest zadowolony, ale zmęczony. Zalewamy płyn G12, różowy, 4,5 litra. Dodajemy jeszcze dodatek od Liqui Moly, który dostarczy nam klient jako uszczelniacz układu chłodzącego, ale to tak bardziej chyba na przyszłość. No dodajemy, bo prosi. Yep. Znowu smakujesz, nie smakuj tego, mówię ci. No. Ty, na Actimel skorzy. Tak, dawaj Actimela. No zobacz, Actimel. Dawaj Actimela do tego, kurde, do układu chłodzenia. Ty, na pewno nic nie będzie? Klient chciał, my lejemy, no. O Jezu, nie powiem, co mi to przypomina i jak to wygląda. Ty, to róże o biegimota. Tak. Yes. Dobra, jak widzicie, Honda 7 jest skończona, czekamy na klienta. Koszt całkowity takiej operacji to 250 zł brutto, usługa płukania i wymiany termostatu, w tym 60 za płyn chłodniczy i 60 zł za termostat z Vermeta razem z uszczelkami. Także mam nadzieję, że klient będzie zadowolony. Następne 5 lat spokojnej jazdy na tym płynie chłodniczym przed nim, a my widzimy się w następnym odcinku. Kurwa, gówno się zachciało, kurwa.